Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Gudzowski i Arkadiusz Bojko. Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, przed nami seria audycji, do których bardzo długo się przygotowywaliśmy i wiedzieliśmy, że w zasadzie to jest coś o czym powinniśmy mówić już dużo, dużo wcześniej, ale chcielibyśmy to przedstawić w taki sposób jak najbardziej rzetelny. Wydarzenia z 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zaatakował Izrael i kiedy Izrael również odpowiedział Hamasowi w bardzo brutalny sposób, prowadzą w ogóle ludzi do takiego myślenia, w którą stronę to wszystko zmierza. Wiele osób myśli nagle o Armagedonie. I czytamy oczywiście o Armagedonie, który jest w Piśmie Świętym opisany, w Księdze Apokalipsy, i myślimy sobie o tym, co to może być. I są w ogóle przerażające wizje tego Armagedonu, I, i w ogóle ludzie na różne sposoby próbują sobie z tym radzić. Niektórzy w ogóle chcieliby o tym nie myśleć, niektórzy próbują nawet tak go zbagatelizować, wręcz oswoić. Jest nawet taka książka napisana przez Nila Gaimana i Terego Preczeta. Ponad 30 lat temu napisali książkę pod tytułem Dobry Omen. I to jest taka książka, w której założenie jest takie, że zbliża się czas Armagedonu, kiedy wszystkie siły demoniczne i wszystkie siły anielskie mają stoczyć na górze Megiddo w Izraelu ostateczną walkę. I przychodzi Antychryst, i ten Antychryst ma dać znak do tego, żeby ta ostateczna walka się potoczyła. Problem polega na tym, że antychryst przez przypadek trafia nie do tej rodziny co trzeba, jest wychowywany jako taki dobry, fajny, młody chłopak i kiedy pojawiają się siły i dobra i zła i mówią do tego młodego chłopaka, mówią: "Musisz dać znak do wojny". A ten młody chłopak mówi: "Ale dlaczego? A ja nie dam". No i nagle się okazuje, że wojna Armagedon nie ma miejsca, bo osoba, która miała dać znak do wojny Mówi, że on żadnej wojny nie chce, on się na żadną wojnę nie zgadza. I myślę, że to jest taki trochę sposób na to, żeby oswoić się z tą, z tą wojną. Oczywiście jest mnóstwo filmów, jest mnóstwo pomysłów na to, jak ta wojna miałaby wyglądać. I my dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co Pismo Święte mówi faktycznie na temat tej wojny Armagedon. To, co powiedziałeś o tej książce, wskazuje na fakt, że biblijna idea tej ostatecznej wojny, Armagedon pomiędzy siłami dobra i siłami zła znalazła swoje miejsce również w popularnym e, myśleniu, i słowo Armagedon generalnie jest pojmowane jako ostateczne jakieś takie największe zagrożenie w ogóle egzystencji ludzkości na Ziemi i nawet samej planety. Armagedon jest to jakieś największe zagrożenie. I nawet w ostatnim konflikcie, którego świadkami jesteśmy pomiędzy Rosją i Ukrainą, kiedy prezydent Putin zaczął czynić pewne sugestywne uwagi o odpowiedzi, jakiej jeszcze nigdy świat nie widział, sugerując ewidentnie odwołanie się do broni nuklearnej, i w odpowiedzi na tą bardzo sugestywną wypowiedź prezydenta Putina. Prezydent Biden powiedział następujące słowa: Nie byliśmy w sytuacji możliwości Armagedonu od czasów Kennedy'ego i kryzysu nuklearnego na Kubie. I ta informacja została odnotowana przez szereg agencji informacyjnych, między innymi przez ABC News 7 października 2022 roku, czyli dokładnie rok przed rozpoczęciem tego, co dzisiaj nazywamy wojną Sukot, przed atakiem Hamasu na, na Izrael. A więc to jest również taki przykład wskazujący na to, że to pojęcie Armagedonu, jako jakiejś ostatecznej wojny śmiertelnego zagrożenia dla całej ludzkości, całej planety Ziemi. Pochodzące z Pisma Świętego, ma swoje miejsce w popularnym, codziennym myśleniu i nawet słownictwie używanym przez światowych polityków. No i nie ma się co dziwić, że w takiej sytuacji świat chrześcijański również odpowiada i również domaga się, czy dopatruje się Armagedonu i, i mówi to już, to już, i, i dopatrują się różnego rodzaju znaków, i różnego rodzaju przywódcy religijni widzą w tym, co się teraz dzieje, właśnie znak nadchodzącego Armagedonu. W czasie dzisiejszej audycji chcielibyśmy rozmawiać na temat Armagedonu z biblijnego punktu widzenia i przedstawić co Pismo Święte mówi i w jakim kontekście podaje pewne wypowiedzi związane z tym co nazywamy wojną Armagedon. Natomiast chcielibyśmy również przytoczyć naszym słuchaczom pewne popularne poglądy, które są propagowane w kręgach chrześcijańskich. Jeden z bardzo popularnych autorów tutaj w Stanach Zjednoczonych Hal Lindsey w swojej książce, która chyba rozeszła się w milionach egzemplarzy Planet Earth 2000 AD, napisał takie słowa. Księga Objawienia przepowiada, że królowie ze wschodu przekroczą rzekę Eufrat, starożytną granicę między Bliskim Wschodem i krajami Orientu, i skierują się na południowy zachód, by przyłączyć się do wojny przeciw Izraelowi. A więc to jest pogląd, który od wielu, wielu lat już jest propagowany. I nic dziwnego zatem, że kiedy mamy tę tragiczną sytuację w Izraelu, myśli wielu chrześcijan wybiegają ku tej idei, idei Armagedonu i jakiejś koalicji światowej, która przybędzie ze wschodu po to, żeby zaatakować. Państwo Izrael, konkretnie na tym geograficznym terenie. Również, kiedy przejrzymy różne materiały na platformie YouTube, spotkamy wiele, wiele prezentacji dotyczących Armagedonu. Te prezentacje czasami różnią się pewnymi detalami, natomiast jest cały szereg zbieżnych punktów, które chcielibyśmy przedstawić. Przede wszystkim to to, że Wielu chrześcijan oczekuje rzeczywistej, literalnej wojny, która będzie miała miejsce na terenie Izraela. Arku, skąd w ogóle taki pomysł, że wojna Armagedon ma się wydarzyć w Izraelu? To słowo Armagedon występuje w Piśmie Świętym tylko jeden raz w księdze Objawienia nazywanej inaczej Księgą Apokalipsy w XVI rozdziale i wiersz 16, który mówi o tym, że pewne siły przeciwne Panu Bogu zgromadzą królów ziemi na miejscu, które po hebrajsku nazywa się i w naszych tłumaczeniach Pisma Świętego często występuje nazwa Armagedon. Czasami jest to oddane terminem Harmagedon, i tekst Księgi Objawienia wyraźnie wskazuje, że jest to hebrajska nazwa, że jest to miejsce, które po hebrajsku nazywa się Har Magedon, albo my mamy tę spolszczoną wersję Armagedon. I słowo Armagedon albo Harmagedon składa się z dwóch słów. Z hebrajskiego słowa har, które oznacza górę, i słowa magedon, które najczęściej tłumaczone jest jako megiddo. Megiddo była to starożytna twierdza znajdująca się na równinie Jezrel w bardzo strategicznym starożytności miejscu na tak zwanej drodze morskiej, która prowadziła z Egiptu do Damaszku w Syrii i faktycznie w starożytności było to miejsce szeregu bitew, w których brał udział albo Izrael starożytne, a czasami inne starożytne potęgi, które spotykały się w tym starożytnym miejscu. A więc z tego względu, ze względu na tę nazwę, jest mowa o tym, że tak spodziewamy się wielkiej, światowej bitwy na terenie Izraela. Ta idea związana jest z inną ideą głoszoną przez wielu chrześcijan o tym, że nastąpi na ziemi 7 lat szczególnego ucisku i pod koniec tego okresu dojdzie do sytuacji, którą Księga Objawienia określa wysuszeniem rzeki Eufrat. I rzeka Eufrat jest taką naturalną granicą pomiędzy Bliskim Wschodem a krajami Orientu. I w myśl tych poglądów głoszonych przez wielu chrześcijan koalicja Chin Rosji skorzysta z tej sytuacji wysuszonej rzeki Eufrat po to, żeby przybyć na tereny właśnie Izraela i dołączyć do tej koalicji państw walczących z literalnym państwem Izrael. No i te wszystkie potęgi spotkają się właśnie na równinie Jezreel. Będą to literalne armie, prawda? Literalne wojska. I w tę sytuację wkracza powracający Jezus Chrystus, który niszczy te wrogie Izraelowi armię, natomiast sam udaje się po zwycięskiej bitwie do Jerozolimy, po to, żeby zasiąść w Jerozolimie na tronie Dawida, z którego będzie panował przez tysiąc lat. I tutaj jest zdecydowanie warto zwrócić uwagę na pewne ostrzeżenie, które Pan Jezus kieruje, mówiąc... No właśnie, i tutaj, Arku, w mojej głowie pojawiają się dwa problemy. Pierwszy problem Zaczynając nawet od końca jest taki, że Pan Jezus ewidentnie, kiedy zapowiada swoje powtórne przyjście, to mówi o tym, że to nie jest jakieś jedno konkretne miejsce, w którym On będzie. Pismo Święte mówi, jeśli wam powiedzą, o to jest na pustyni nie chodźcie, oto wewnątrz domu nie wierzcie wcale. Podobnie jak błyskawica, ukazując się na wschodzie, jest widoczna aż na zachodzie, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, no ale jest telewizja i telewizja będzie pokazywać. Tylko ja nie sądzę, żeby ten tekst po prostu o tym mówił, bo, bo kiedy pan Jezus z kolei udaje się do nieba, pojawiają się aniołowie, którzy mówią, że tak jak wstąpił, tak też wstąpi i, i wszyscy go ujrzą. Więc wygląda na to, że to chyba nie do końca należałoby właśnie w ten sposób interpretować. Więc to jest mój pierwszy problem, który z tym mam. I drugi problem jest taki, że nie ma góry Megido. Wspominałeś o tym, że to będzie góra Megido. Obaj byliśmy tam. Oczywiście niedaleko jest góra Karmel i góra Karmel, ewidentnie widać, że to jest góra. Jak ktoś tam jest, jak ktoś tam był, to może sobie stanąć na zboczu góry, widzi piękne widoki, o ile mu drzewa akurat nie zasłaniają. Natomiast jak sobie pojedzie kawałek dalej, właśnie do tego Megido, no nie wiem jakie twoje wrażenia były, ale wiesz, ja jak tam byłem, to popatrzyłem na to miejsce i mówię i, i co, i to tu. To znaczy, należy podkreślić, że my mówimy o tym, co mówi tekst, prawda? I jakie są interpretacje tego tekstu przez niektórych chrześcijan. Har Megiddo, jeżeli mielibyśmy to tłumaczyć, słowo har hebrajskie oznacza góra. Magedon tłumaczone jest jako Megiddo. A więc tak mówi tekst. Natomiast faktycznie wzniesienie, na którym zbudowane było starożytne Megiddo to jest wzniesienie około 400 metrów ponad poziomem morza, natomiast sama Dolina Jezreel znajduje się ponad 50 metrów nad poziomem morza, więc mamy tutaj wzniesienie, które wystaje ponad dolinę, ponad 300 metrów. To się nazywa płaskowyż. No, nie, nie jest to zdecydowanie góra w, w naszym zrozumieniu. Natomiast chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że to nie są poglądy, które my, jak gdyby tutaj prezentujemy czy propagujemy, natomiast chcąc mówić o Armagedonie, Ustosunkowujemy się do dość popularnych poglądów, które propagowane są przez wielu chrześcijan. I tutaj pojawia się pewien taki problem, bo faktycznie zbyt literalne traktowanie rzeczy ewidentnie symbolicznych, które są opisane w Księdze Apokalipsy, często prowadzą do różnego rodzaju błędnych wniosków. I jedną z takich rzeczy to jest to, co na przykład kiedyś można było przeczytać w End Time Magazine w numerze stycznia-lutego 1998 roku, w którym jest napisane w Księdze Objawienia rozdział 16, werset 12: Biblia przepowiada, że rzeka Eufrat wyschnie, aby przygotować drogę dla królów ze wschodu, którzy że zaatakują Izrael. 13 stycznia 1990 roku w gazecie The Indianapolis Star można było przeczytać nagłówek Turcja zatrzyma przepływ rzeki Eufrat na jeden miesiąc. Artykuł informuje o budowie przez Turcję ogromnego zbiornika retencyjnego. Wypełnienie go będzie wymagało wybudowania betonowej tamy przekierowującej bieg rzeki której przepływ zostanie zatrzymany na jeden miesiąc, wybudowanie tej tamy daje Turcji możliwość powstrzymania przepływu rzeki Eufrat, gdy będzie tego chciała, i tym sposobem zaistniały warunki do wypełnienia proroctwa sprzed 19 stuleci. Szybka matematyka. 1990 rok, czyli mamy już 34 lat temu. lata temu. No i już zapowiadali, że ta bitwa Armagedon będzie, że Turcja zablokuje, że rzeka Eufrat wyschnie, będzie bitwa Armagedon. A więc ewidentnie mamy do czynienia z sytuacją, w której wielu chrześcijan, czytając treść Księgi Objawienia, występujące w niej informacje, nazwy geograficzne czy wydarzenia, przyjmuje te treści w sposób bardzo literalny, czego przykłady żeśmy podali tutaj przed chwilą. Natomiast pytanie, na które odpowiedź będziemy chcieli znaleźć dzisiaj, odwołując się do samej Księgi Objawienia, czy takie bardzo literalne traktowanie jej treści jest właściwe i zgodne z intencją powstania tej księgi? Ale na to pytanie odpowiemy sobie po biblijnym ABC. Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Eliasz. Eliasz to jeden z największych proroków Starego Testamentu. Jego działalność przypada na czas wielkiego odstępstwa Izraela pod rządami Ahaba, o którym w pierwszej księdze królewskiej czytamy, że żaden z poprzednich królów Izraela nie popełnił tyle zła, co Ahab, doprowadzając do gniewu Pana, Boga Izraela. Król ten poślubił fenicką księżniczkę Izabel i przyjął jej religię, doprowadzając do powszechnego kultu Baala na terenie północnego królestwa. Zbudował Baalowi świątynię w Samarii i doprowadził do prześladowań wyznawców Boga Jahwe. Biblia sprawozdaje, że Bóg posłał Eliasza do Achaba, aby ogłosić dotkliwą suszę, która była Bożą karą za odstępstwo króla, które skutkowało również niewiernością ludu izraelskiego. W wyniku tego poselstwa Eliasz musiał uciekać przed Achabem i Izabel, którzy obwinili go za panującą suszę i głód. W końcu jednak doszło do spotkania Eliasza z królem i ustalono, że na górze Karmel dojdzie do konfrontacji między Bogiem Jahwe a Baalem. Tam prorocy Baala mieli zademonstrować siłę swojego Boga. Bezskutecznie prosili go o spuszczenie ognia z nieba i przyjęcie ofiary. Po wielu nieudanych próbach Eliasz ogłosił, że teraz kolej jego ofiarę. Prorok odbudował ołtarz pański, przygotował ofiarę i dodatkowo polał ją wodą, by nie było wątpliwości co do bożej ingerencji. Kiedy Eliasz zwrócił się do Boga, z nieba pojawiła się błyskawica, która strawiła ofiarę razem z ołtarzem. Po tym wydarzeniu lud uznał Pana za prawdziwego Boga i to zakończyło również trwającą trzy i pół roku dotkliwą suszę. Eliasz zapowiedział później haniebną śmierć Achaba i Izabel oraz ich syna Ochozjasza. Wkrótce po tym służba Eliasza dobiegła końca i drugi rozdział drugiej Księgi Królewskiej opisuje cudowne wzięcie proroka, czego świadkiem był Elizeusz, jego namaszczony następca. Reforma Eliasza stała się symbolem dzieła odnowy w przyszłości. Stary Testament kończy się zapowiedzią przyjścia symbolicznego Eliasza który wezwie świat do reformy przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Również pierwsze przyjście Mesjasza zostało poprzedzone działalnością reformatora Jana Chrzciciela, którego Jezus Chrystus nazwał Eliaszem. W scenie na górze przemienienia, zabrany do nieba Eliasz spotyka wraz z Mojżeszem Jezusa Chrystusa, aby wesprzeć go przed czekającą go w Jerozolimie męką. Mojżesz reprezentuje tam tych, którzy by spotkać powracającego Chrystusa. Doświadczą zmartwychwstania, a Eliasz tych, którzy doczekają tego wydarzenia, jako żywi. Witamy po przerwie. Do tej pory mówiliśmy o różnego rodzaju bardzo literalnych interpretacjach. Księgi Objawienia, a dokładnie samego wydarzenia wojny Armagedon. Ale pytanie, czy możemy traktować tę księgę tak bardzo literalnie, szczególnie jeżeli zrozumiemy, że ona w zasadzie już na samym wstępie daje nam bardzo ciekawy szereg informacji. Pozwolę sobie przeczytać z Księgi Objawienia pierwszy rozdział, pierwszy werset słowa, które mówią: Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a on. Wysławszy swego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków, słudze swemu Janowi. I tutaj mamy dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, to to, że Księga Objawienia albo Księga Apokalipsy inaczej nazywana, to jest objawienie Jezusa Chrystusa. Czyli jak czytamy Księgę Apokalipsy, to to nie jest księga po to, żeby straszyć ludzi. To nie jest księga po to, żeby opowiedzieć, nie wiem, o fałszywych religiach, o strasznych wydarzeniach, które ma miejsce, tylko ma to być księga, która przede wszystkim ma przedstawić Jezusa Chrystusa. Natomiast druga bardzo ważna informacja, która tutaj się znajduje, to jest informacja o tym, że ma to być oznajmione za pomocą znaków. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Pismo Święte, które składa się z grubo ponad 60 ksiąg, tylko w tej jednej księdze z góry zakłada, że to wszystko będzie przedstawiane za pomocą znaków, czyli języka symbolicznego. Symbolicznego, więc czy można księgę, która z góry mówi, że jest symboliczna, traktować w sposób tak bardzo literalny? I do właściwego zrozumienia treści księgi objawienia, na pewno ważne jest zrozumienie tego, w jaki sposób ta księga powstała. A więc księga objawienia jest serią relacji spisanych przez apostoła Jana, relacji z trójwymiarowych widzeń, w których Jan uczestniczył. I celowo tutaj mówię nie widzeń, które Jan widział jedynie, ale były to trójwymiarowe zdarzenia, w których Jan uczestniczy. Są rzeczy, które widzi, są rzeczy, które słyszy, widzi je z przodu, widzi je z tyłu, widzi je z boku. I Księga Objawienia to są po prostu spisane relacje apostoła Jana z tych doświadczeń. Jest to księga, która, tak jak inne księgi Nowego Testamentu, została spisana w języku greckim, ale jest to księga, która ewidentnie zawiera hebrajską myśl religijną. W Księdze Objawienia znajdujemy całą masę odniesień do treści Starego Testamentu. I kiedy czytamy tę księgę ze znajomością Starego Testamentu, niejednokrotnie zauważymy w trakcie czytania, aha, to są rzeczy, to są zdarzenia, które znamy ze Starego Testamentu. Testamentu. W Księdze Objawienia pojawia się szereg geograficznych terminów odnoszących się do miejsc na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy tam Jerozolimę, mamy Górę Syjon, mamy właśnie Górę Megiddo, Rzekę Eufrat, mamy Babilon. Odwołuje się również do postaci, które występowały w historiach Starego Testamentu. I to, co jest ciekawe, że w odniesieniu do na przykład niektórych wydarzeń czy postaci, Księga Objawienia odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce w historii, i do postaci, które już dawno nie żyją. A więc już sam ten fakt wskazuje na ich symboliczne zastosowanie w treści Księgi. I pod tym względem ta księga jest bardzo ciekawa, dlatego że ona dostrzega całe mnóstwo analogii pomiędzy tym, co kiedyś było i tym, co ma się wydarzyć oczywiście w tych czasach ostatecznych. Natomiast to, że jest to język ewidentnie symboliczny, to wystarczy spojrzeć sobie na kilka przykładów, które są tak oczywiste, że jest jasne, że po prostu to musi być symbol. Bo na przykład w Księdze Objawienia drugi rozdział 20, werset jest napisane ale mam przeciwko tobie, że pozwalasz działać niewieście Jezebel, która nazywa siebie prorokinią i naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożką. Mówimy o księdze, która jest napisana pod koniec I wieku, natomiast niewiasta Jezebel to jest niewiasta, która żyła w IX wieku przed naszą erą i tyczy czasów króla Ahaba, była jego żoną i faktycznie... Zwodziła cały Izrael i próbowała odciągnąć go od wiary w prawdziwego Boga. Inny ciekawy przykład znajdujemy w rozdziale 11 Księgi Objawienia, wiersz 8. Czytamy tam tak. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich pana. To jest bardzo ciekawy wiersz, bo jest tutaj mowa o mieście. Które duchowo nazywane jest Sodomą, miasto, które zginęło z powodu wyroku Bożego, i Egipt. Egipt nie jest miastem, prawda? Egipt jest krajem, ale końcówka tego wiersza zwraca, że jest to to miejsce, w którym ich Pan został ukrzyżowany. A wiemy, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany ani w Sodomie, ani w Egipcie, ale w Jerozolimie. I Jan, który był pod krzyżem, kiedy Pan Jezus umierał, chyba dobrze wiedział, gdzie Pan Jezus umierał, więc nie mógł się pomylić. Dokładnie. Mamy wzmianki w Księdze Objawienia, na przykład w 11 rozdziale o świątyni ale kiedy Jan spisuje Księgę Objawienia, świątynia w Jerozolimie już nie istnieje. Została zburzona w 70 roku i Jan na przykład wyraźnie zaznacza, że świątynia, którą widział, to świątynia, która znajdowała się w niebie. W czternastym rozdziale Księgi Objawienia w wierszu pierwszym czytamy na przykład o baranku, który stoi wraz ze swoim ludem na górze Syjon. I z kontekstu tego fragmentu wyraźnie rozumiemy, że nie chodzi o zwierzę, Baranka, ale ten baranek jest symbolem Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus w Piśmie Świętym i w Księdze Objawienia przedstawiany jest jako baranek. Jeżeli jesteśmy przy 14 rozdziale, to ja wolę nawet inny tekst, który jeszcze bardziej obrazuje, że musi chodzić o coś symbolicznego. Dlatego, że ta liczba 144 tysiące, która tam jest opisana, to jest ewidentnie liczba osób, które będą zbawione. I są opisani jako ci, którzy nie skalali się współżyciem z kobietami i pozostali w dziewictwie. Więc jeżeli mamy to potraktować bardzo literalnie, no to niestety, no, każdy, kto ma żonę, no przykro mi, już nie będziecie zbawieni, no już po nas. Jeżeli mówimy o tej liczbie 144 tysięcy, którzy są tą szczególną zapieczętowaną przez Pana Boga grupą, warto zwrócić uwagę na to, co Księga Objawienia mówi w siódmym rozdziale, gdzie w wieczu czwartym czytamy, iż Jan słyszy liczbę opieczętowanych przez Pana Boga, i ta liczba to jest właśnie 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. A więc powstaje pytanie, czy ta grupa to są faktycznie tylko Żydzi, ale w dalszej części, kiedy Jan odwraca się i w wierszu dziewiątym mamy opis tego, kiedy widzi tych ludzi, mówi, że był to wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć z każdego narodu, ze wszystkich pokoleń, ludów i języków. A tak w ogóle, kiedy mówimy o tych 144 tysiącach ze wszystkich rzekomo plemion izraelskich, kiedy czytamy tę listę, nie występuje tam na przykład pokolenie Dana. A więc czytając to i będąc świadomy tych zaszłości. Dochodzimy do wniosku, że ewidentnie mamy do czynienia z językiem symbolicznym. Pewne terminy, które znane były ze Starego Testamentu, tak jak w tym wypadku, samo pojęcie narodu izraelskiego jest użyte w symbolicznym sensie na opisanie wszystkich ludzi, którzy są zbawieni, którzy są zapieczętowani jako naśladowcy pana Boga w czasie kryzysu. I zresztą tutaj nawet widać taką rzecz, że z jednej strony Jan słyszy 144 tysiące ze wszystkich pokoleń Izraela, ale później się odwraca i widzi wielki tłum którego nikt nie mógł policzyć, i jest to wielki tłum z każdego narodu, z wszystkich pokoleń, ludów, języków. Więc nawet widać, że tutaj taka terminologia, ona oczywiście się zmienia, chociaż ewidentnie mowa jest tutaj o wszystkich ludziach, ze wszystkich narodów, języków, więc widać, że jest tutaj ewidentnie użyty właśnie ten język symboliczny. Księga Apokalipsy, 16 rozdział, 16 werset mówi: I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har Magedon. To jest jeden, jedyny raz, kiedy to miejsce występuje w Piśmie Świętym, tak? Tylko Księga Apokalipsy mówi o tym, że jest miejscowość Harmagedon. Taka miejscowość nie występuje znajduje się miejscowość Megido, ale nie jest to Góra, nie jest to Harmegido, Więc należy tutaj zwrócić uwagę na to, że nie wolno nam wyciągać tego jednego tekstu z kontekstu. I po prostu budować na nim jakieś wielkie interpretacji, dlatego że objawienie 16 rozdział 16 werset jest częścią szerokiego opisu tego wszystkiego, co ma się wydarzyć. I nawet ten 16 rozdział to nie jest przecież jeden jedyny rozdział z Księgi Apokalipsy, dlatego że ona zawiera pewną swoją konkretną logikę, która opowiada o wojnie duchowej, która ma miejsce w chrześcijańskim świecie. Ale żeby zrozumieć tę logikę i ten kontekst, w którym występuje szesnasty wiersz szesnastego rozdziału mówiący o Armagedonie, musimy cofnąć się o szereg rozdziałów aż do rozdziału piątego w Księdze Objawienia, gdzie Jan opisuje wizję Jezusa Chrystusa, który przedstawiony jest pod postacią baranka zabitego, który jednak żyje i który jest jedyną istotą w całym wszechświecie, która ma autorytet. Otworzenia tajemniczej księgi zapieczętowanej siedmioma pieczęciami. I kiedy Baranek łamie kolejne pieczęci, kiedy kolejne rozdziały tej księgi są otwarte, ukazana jest Janowi znowu w symbolicznym języku historia świata, historia ludu Bożego, który przez różne burzliwe wydarzenia prowadzi nas aż do wielkiego dnia gniewu baranka, który opisany jest w szóstym rozdziale wierszu 17. I pomimo dramatycznych wydarzeń i prześladowań, jakie Jan widzi, Jan w siódmym rozdziale ma pokazaną grupę ludzi, którzy pomimo wszystkiego co dzieje się na świecie, pozostają wierni Bogu i stoją przed Bogiem jako zapieczętowany, wybrany lud Boży co zresztą jest odpowiedzią na te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce, dlatego że łamanie tych pieczęci i wydarzenia opisują faktycznie bardzo ciężkie rozdziały z historii tego świata i nawet powstaje takie pytanie, któż może się ostać? I siódmy rozdział daje właśnie tą odpowiedź, on nie jest wyrwany z kontekstu, tylko on daje odpowiedź, kto się może ostać i to są właśnie ci opieczętowani Bożą pieczęcią. Pismo Święte mówi, że zapieczętowani jesteśmy Duchem Świętym, o tym pewnie jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy. Więc ci, oczywiście ci, którzy są zapieczętowani Duchem Świętym, którzy są wierni Panu Bogu, to są ci, którzy są opisani w tym siódmym rozdziale i oni są bezpieczni. Następnie księga objawienia prowadzi nas przez kolejne wydarzenia, które zapowiadane są głosem kolejnych trąb. I te wydarzenia doprowadzają nas do sądu Bożego opisanego w 11 rozdziale, w wierszu 18 i 19. I celem tego sądu jest ujęcie się Pana Boga za Jego prześladowanym ludem. Lud Boży woła do Pana Boga, Panie Boże, kiedy rozpoczniesz sąd, kiedy pomścisz naszą krew, jesteśmy Twoimi męczennikami i w odpowiedzi słyszą, że Pan Bóg rozpoczyna swój sąd, ujmując się za swoim ludem. I tak właśnie dochodzimy do 12 rozdziału, gdzie jest wizja Bożego Ludu zobrazowanego w znanym ze Starego i Nowego Testamentu symbolu kobiety. I ta obrazująca Lud Boży kobieta jest obiektem ataku smoka, zwanego starodawnym wężem i diabłem. To jest 12 rozdział i 9 werset, który nam to wyjaśnia. Co jest ewidentnym nawiązaniem do tego, co miało miejsce w Księdze Rodzaju, trzeci rozdział, gdzie. Jest opisany upadek ludzi, i ten upadek właśnie następuje za pomocą węża, który ewidentnie reprezentuje szatana w tamtej sytuacji. Więc to jest ten, który tam dokonał kuszenia i zwiódł, a tutaj mamy sytuację, gdzie ten sam wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, walczy z ludem Bożym. I te wydarzenia z 12 rozdziału wprowadzają nas do scenarii 13 rozdziału smok czyli szatan który walczy z kobietą walczy z jej potomstwem walczy z tym co księga objawienia określa resztką jej potomstwa nie walczy sam Trzynasty rozdział przedstawia nam koalicję Szatana, ponieważ w trzynastym rozdziale pojawiają się dwa zwierzęta. Jedno, straszliwa bestia, która wychodzi z morza i drugie zwierzę, które wychodzi z ziemi. Są to współpracownicy Szatana w dziele prześladowania ludu Bożego i to, co jest interesujące w tym opisie, to to, że zwierzę, które wychodzi z ziemi, albo inaczej bestia, która wychodzi z ziemi, różni się swoim zewnętrznym wyglądem, od tej pierwszej, straszliwej, która wyszła z morza. Zwierzę z ziemi ma rogi, które podobne są do rogów baranka. I jest to znowu symboliczny język, który nawiązuje do Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus konsekwentnie na kartach Nowego Testamentu przedstawiany jest jako baranek, a więc ta potęga, która ostatecznie jest potęgą przeciwną Panu Bogu, ma w swojej charakterystyce, w swoich działaniach coś, co jest podobne do działania Jezusa Chrystusa. Coś, co jest podobne moglibyśmy powiedzieć, do działania Jego naśladowców, chrześcijan. A więc jest to potęga, która ma pewne znamiona chrześcijaństwa, ale jednak przedstawiona w XIII rozdziale jako część tej fałszywej trójcy: smoka, bestii z wody, bestii z ziemi, która walczy z naśladowcami Boga na tej ziemi i tutaj tylko wspomnę, żebyśmy nie musieli ponownie omawiać tej fałszywej trójcy, że myśmy ją już przedstawiali w audycji, co z tą trójcą część druga, gdzie tam prześledziliśmy praktycznie werset po wersecie i zwracaliśmy uwagę właśnie na wszystkie podobieństwa między Bożą trójcą a fałszywą trójcą, która jest tutaj opisana właśnie w tym trzynastym rozdziale Księgi Apokalipsy. I kiedy czytamy te opisy 13 rozdziału, zauważamy bardzo ciekawą zależność pomiędzy tymi trzema graczami na tej scenie. Otóż bestia z ziemi robi wszystko, aby ludzie... Oddali pokłon bestii z morza. Natomiast ostatecznie tym, który otrzymuje pokłon, otrzymuje cześć w tej całej rozgrywce, jest smok, czyli szatan, który jest inspiratorem tych wszystkich działań. I kiedy Janowi przedstawiona jest ta straszliwa scena walki i prześladowania ludu Bożego, w czwartym wierszu 13 rozdziału pada pytanie. I to pytanie pada w konkretnym kontekście, który mówi i pokłon oddali smokowi, bo władzę dał bestii i bestii pokłon oddali, mówiąc, któż jest podobny do bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę. I mamy tutaj ciekawą sytuację, podobną z tego, co mówiliśmy o rozdziale 6 i 7, kiedy było pytanie, kto może się ostać w dniu Sądu Bożego, Janowi przedstawiona była grupa 144 tysięcy i kiedy pada pytanie, kto może ostać się wobec tej prześladowczej mocy strasznej bestii w 14. rozdziale wierszu pierwszym i dalej Jan widzi grupę 144 tysięcy, którzy symbolizują zapieczętowany lud Boży, który wytrwał w tej scenie prześladowań i ci ludzie stoją w miejscu, które nazwane jest górą Syjon. Pytanie Przychodzi o górę Syjon, która znajduje się w Jerozolimie. Jeżeli rozumiemy, że jest to przedstawione w sposób symboliczny, to powinniśmy umieć znaleźć ten symbol. I faktycznie ten symbol znajduje się w Piśmie Świętym. W liście do Hebrajczyków 12, rozdział 22 werset jest napisane: Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebranie. I tutaj trzeba wspomnieć o tym, że w zasadzie trzeba by było rozwinąć bardzo mocno ten tekst. I zrobimy to tylko nie dzisiaj. Zrobimy osobną audycję właśnie o tym niebiańskim Jeruzalem. Natomiast zdecydowanie chcielibyśmy zaznaczyć wszystkim naszym słuchaczom i osobom, które czytają Księgę Objawienia, że pewne pojęcia czy pewne miejsca, które występują w tej księdze, mają znaczenie symboliczne. I to był jeden z ewidentnych tego przykładów. Więc jeżeli widzimy. Trzynasty rozdział Apokalipsy opisujący fałszywą trójcę to czternasty rozdział z odpowiedzią na to i ukazuje lud Boży i całą jego charakterystykę i ewidentnie widać, już będzie widać w kolejnych rozdziałach, że te dwie siły walczą ze sobą, ale mówimy cały czas o duchowej walce. I to, co chcemy wyraźnie podkreślić, to to, że ten cały kontekst, na który zwracamy uwagę, począwszy od rozdziału 5, prowadzący nas do 16 rozdziału i 16 wiersza, który mówi o Armagedonie, mówi o wojnie, ale nie jest to wojna z literalnym Izraelem. Jest tu mowa o wojnie, jest tu mowa o prześladowaniach, które dotyczą całego ludu Bożego. I jest to wojna nieliteralna. Ale wojna duchowa i co więcej Księga Objawienia pokazuje nam, co jest esencją tej wojny, czym charakteryzuje się lud Boży, który jest ostatecznie zwycięzcą tego duchowego konfliktu. I ta odpowiedź znajduje się w 14 rozdziale wierszu 12, który podaje charakterystykę tej szczególnej grupy zapieczętowanej przez Boga, nazwanej 144 tysiącami. Wiersz 12 mówi... Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. A więc treścią tej wojny, treścią tego zmagania, którego opisy znajdujemy w Księdze Objawienia, jest wierność Panu Bogu. Komu będziemy wierni w obliczu prześladowań? Komu będziemy wierni w obliczu różnego rodzaju nacisków i działań zmierzających w tym celu, aby nasza cześć i nasza adoracja zwrócona została w stronę kogoś innego niż sam Bóg? Więc cała ta logika tych duchowych zmagań, o których mówimy, oczywiście one są powiązane z pewnego rodzaju również fizycznymi prześladowaniami, bo widzimy na przestrzeni lat, że chrześcijaństwo było prześladowane w taki czy inny sposób. Ale sednem tego wszystkiego jest duchowy wymiar właśnie tej wojny, i to prowadzi nas właśnie do tego szesnastego rozdziału. Co ciekawe, tutaj też jest przedstawiona trójca, tylko że ta trójca jest trochę inaczej nazwana. W szesnastym rozdziale, w trzynastym wersecie, ta terminologia jest inna, brzmi tak: Ujrzałem trzy duchy nieczyste, które jakby ropuchy wychodziły z paszczy Smoka, z paszczy Bestii i z ust fałszywego proroka. Ale ewidentnie mówimy o tym samym niebiańskim trio. Powstaje zatem pytanie, dlaczego bestia z ziemi, która występowała w 13 rozdziale, nazwana jest tutaj fałszywym prorokiem. I odpowiedź znajduje się w samym 13 rozdziale, który informuje nas, że działalność tej bestii, która wyszła z ziemi, miała na celu nakłonić ludzi do oddania chwały tej bestii z morza i w tym celu, Bestia z Ziemi, nazwana fałszywym prorokiem w XVI rozdziale, posługuje się cudami i jednym z tych cudów jest nawet sprowadzenie ognia z nieba na ziemię. I w Piśmie Świętym mamy dwa szczególne wydarzenia, w których możemy mówić o sprowadzeniu ognia z nieba na ziemię. Jedno znajduje się w Nowym Testamencie, w dniu pięćdziesiątnicy na głowach zgromadzonych w pieczerniku pojawiły się ogniste płomienie, które były zewnętrznym przejawem Ducha Świętego, który został zesłany, A więc możemy mówić tutaj o fałszywej działalności podszywającej się pod działalność Ducha Świętego, ale jest również drugi moment w Starym Testamencie, który związany jest właśnie z duchową walką. W Starym Testamencie mamy historię konfrontacji proroka Eliasza z 850 prorokami Baala na górze Karmel. I myśmy górę Karmel wspomnieli bardzo krótko, próbując zlokalizować tę topografię Armagedonu na Dolinie Jezreel, i mówiliśmy, że no tak, Megiddo i wzgórze, na którym jest zbudowane, to nie jest góra, jedyną górą w tej okolicy jest właśnie góra Karmel. I na tej górze doszło do konfrontacji, kiedy Eliasz samotnie stanął naprzeciw 850 proroków Baala, kiedy zadał pytanie zgromadzonym Izraelitom: komu chcecie służyć? Kto jest waszym Bogiem? Jeżeli Jahwe jest waszym Bogiem, służcie jemu. Jeżeli Baal jest Bogiem, służcie jemu. Lud nie odpowiedział nic. I w wyniku tej konfrontacji Eliasz modli się do Boga i Pan Bóg sprowadza ogień z nieba na ziemię, ogień, który pali przygotowaną przez Eliasza ofiarę. Chciałbym tutaj wyraźnie zaznaczyć, że ta druga bestia, która wychodzi z ziemi, nazwana fałszywym prorokiem w XVI rozdziale, podrabia cuda Boże, aby doprowadzić do zwiedzenia aby doprowadzić do sytuacji, kiedy ludzie, myśląc, że oddają cześć Bogu, oddają cześć potędze, która tak naprawdę jest Bogu przeciwna. A zatem kiedy czytaliśmy ten 16 rozdział 13 werset, to widzieliśmy, że tutaj pojawia się symbol żab wychodzących z ust tej fałszywej trójcy. A skoro widzimy, że to są żaby wychodzące z ust fałszywej trójcy, to już to powinno nam dać do zrozumienia, że nie chodzi tutaj o żadną fizyczną wojnę, gdzie jedna siła stoczy fizyczną walkę z kimkolwiek innym, że nie chodzi tutaj o zagładę nuklearną czy cokolwiek innego, tylko ewidentnie chodzi o fałszywe nauki, bo mówimy o żabach, które wychodzą z ust fałszywej trójcy. Zresztą powiedziane nawet jest wyraźnie, że te żaby udają się do królów całego świata, aby ich zwieść i przygotować właśnie na tę sytuację ostatecznej wojny przeciw Panu Bogu. Więc w tym kontekście pojawia się pojęcie Armagedonu. Więc tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie można sobie wyrwać jednego z wersetu z 16 rozdziału i mówić o wielkiej bitwie Armagedon, która jest oderwana od tekstu biblijnego. Co więcej, kiedy Księga Objawienia po wierszu 16 kontynuuje i mówi o wyniku tej wojny, wyraźnie mówi w wierszu 19, że w wyniku tej wojny upadło wielkie miasto Babilon. Nie ma mowy o zgładzeniu koalicji krajów Orientu, ale o upadku Babilonu, który w czasie, gdy Jan pisze Księgę Objawienia, nie istnieje, ponieważ Babilon upadł w VI wieku przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. I tutaj dochodzimy chyba do sedna tej symboliki wojny Armagedon i informacji o osłużeniu wielkiej rzeki Eufrat, co daje możliwość przybycia królom ze wschodu. I żeby lepiej to zrozumieć, to trzeba zajrzeć do Starego Testamentu, gdzie widzimy, że za każdym razem, kiedy Babilon jest przedstawiany, jest przedstawiony właśnie jako coś przeciwnego Bogu, jako antyteza Jeruzalemu. I widać to, kiedy jest budowana wieża Babel, kiedy Pan Bóg mówi jedno, a oni mówią drugiej, sprzeciwiają się Bożemu Słowu. Widać to, kiedy Babilon atakuje Izrael. Widać to w księgach proroczych, w których Pan Bóg właśnie zapowiada, że to Babilon będzie tym, który będzie walczył z Izraelem. To Babilon był tym, który podbił judę, zniszczył świątynię. I z tej perspektywy oczywiście dla Jana, który pisze Apokalipsę. Babilon to jest wszystko to, co najgorsze. To jest ewidentnie właśnie antyteza ludu Bożego. I tak to jest przedstawione w Księdze Apokalipsy. Natomiast mamy w Starym Testamencie historię, która koresponduje z tą ideą osuszenia rzeki Eufrat, po to, aby dać drogę królom ze wschodu, jest to historia zdobycia Babilonu. Kiedy Judejczycy znajdowali się w Babilonie jako niewolnicy zabrani tam przez króla Nebukadnezara, Bóg powołuje perskiego króla Cyrusa, który wyrusza przeciwko Babilonowi. I w historii mamy literalne wydarzenie, z którego bierze się symbolika księgi objawienia 16 rozdziału, w którym Cyrus, aby zdobyć Babilon, który otoczony był wodami rzeki Eufrat, Doprowadza do osuszenia koryta rzeki, i w czasie, kiedy król Belsazar ucztuje ze swoim dworem za murami miasta, wojska Cyrusa po osuszonym dnie rzeki wkraczają do miasta, otwierają jego bramy i Cyrus wydaje dekret, na mocy którego Niewolnicy judejscy mają prawo opuszczenia Babilonu i powrotu do swojej ojczyzny. I ciekawe w historii Cyrusa jest to, że w Piśmie Świętym Cyrus nazywany jest pomazańcem Bożym, nazywany jest Mesjaszem w języku Starego Testamentu i słowo Cyrus oznacza słońce. Cyrus to był król słońce. Co więcej, Cyrus i jego koalicja, która zdobywa Babilon, przechodząc przez właśnie wyschnięte koryto rzeki i wypuszczając z niewoli lud Boży, dociera do Babilonu z kierunku wschodniego. Cyrus i jego wojska przychodzą ze wschodu, tak jak opisuje to księga Objawienia. I ta historyczna rzeczywistość, która miała miejsce przy zdobyciu Babilonu przez wojska Cyrusa, została zapowiedziana ponad 150 lat wcześniej przez proroka Izajasza, a między innymi możemy przeczytać to w 44 rozdziale od wiersza 27. To ja, mówi Bóg, mówię otchłani wód, wyschnij i wysuszam twoje rzeki. Ja mówię o Cyrusie, mój pasterz. I spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalemu, niech cię odbudują i do świątyni wznieś się z fundamentów. Co jest ciekawe, że Pan Bóg, mówiąc o Cyrusie, stosuje do niego określenie, które stosowane jest w Piśmie Świętym do samego Pana Boga. To Pan Bóg, to Jezus Chrystus, nazywani są pasterzem. I dzieje się to w kontekście wyzwolenia ludu Bożego. A więc, kiedy mówimy o wojnie Armagedon w Księdze Objawienia, w wyniku której zburzone zostaje wielkie miasto Babilon, które już w tym czasie nie istnieje, musimy wyraźnie powiedzieć, że mamy do czynienia z symboliczną, duchową walką pomiędzy siłami przeciwnymi Panu Bogu, siłami prześladującymi Jego lud na tej ziemi, a Panem Bogiem. I Księga Objawienia z góry zapowiada, że zwycięzcami, jest lud Boży, który stoi wyraźnie po stronie Pana Boga, a wyrazem wierności Panu Bogu jest to, że ci ludzie zachowują Boże przykazania, zachowują Bożą wolę wyrażoną w dekalogu. Drodzy słuchacze, podsumowując tę naszą dzisiejszą rozmowę, warto zwrócić uwagę na to, że Pismo Święte tak na dobrą sprawę cały czas mówi o duchowej walce. Od samego początku, od pierwszych rozdziałów Pisma Świętego. Widzimy duchową walkę, która ma miejsce pomiędzy Bogiem a Szatanem. I Księga Apokalipsy w zasadzie kończy się dokładnie tak samo, dlatego że tak jak pierwszy rozdział Pisma Świętego opowiada o upadku, tak Księga Apokalipsy prowadzi nas do miejsca, w którym to Bóg ostatecznie zwycięża, przywraca swoje królestwo. Jego królestwu nie ma końca. Jest to królestwo wieczne, w którym każdy, kto był wierny Bogu, na pewno się znajdzie. I dlatego też z tej perspektywy, te argumenty, o których dzisiaj mówiliśmy, o duchowej walce, która jest zawarta właśnie w szesnastym rozdziale Księgi Apokalipsy, dokładnie powinniśmy dojść do takiego wniosku. Pan Jezus jest naszym pasterzem, Pan Jezus jest tym, który nas prowadzi. Jeżeli jesteśmy wierni Bogu. Jesteśmy bezpieczni, nawet jeżeli będą się działy różnego rodzaju perturbacje duchowe. My widzimy walkę duchową, która ma miejsce cały czas w naszym życiu. Widzimy dzisiaj walkę duchową, którą my toczymy. Widzimy mass media, które w różny sposób próbują atakować chrześcijaństwo. Ale warto pozostać wiernym Bogu, dlatego że Pismo Święte mówi o tym, że chrześcijaństwo się obroni prawdziwe Boże chrześcijaństwo się obroni i dlatego warto pozostać wiernym Bogu, warto przestrzegać Bożych przykazań, warto iść za Jezusem Chrystusem dokądkolwiek prowadzi. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia.